Witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na taki film, w którym będę trochę gotowała, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Takie małe sprostowanie na samym początku, bo miałam nagrać przepis na nachosy, ale będzie w innym terminie, dlatego że tamten film wyszedł fatalnie i nie chcę go wrzucać. Ale zostały mi jeszcze w paczce te rzeczy, to myślę, że z czasem Wam nagram, a dzisiaj robimy bezglutenowe naleśniki z mleka migdałowego, bo nie mogę powiedzieć, że to są naleśniki wegańskie, dlatego że używam jajka. Ale chciałam Wam pokazać po prostu ten przepis, bo próbuję z mąką gryczaną i pokażę Wam, co użyłam. Także tutaj sobie wyciągnęłam już, no tak jak mówię, nie jest to przepis wegański, używam jajka. Widziałam na internecie przepis, który był bez jajek, tylko z samej wody i mąki gryczanej, no i też wyszło, więc musicie szukać, próbować, ja też będę próbowała, no bo to mleko migdałowe kosztuje 10 zł, więc będę próbowała po prostu też z wodą. No ale do rzeczy, mleko migdałowe, tak jak mówię, trochę soli dodaję, mąka gryczana kupiona w Lidlu. Też nie była jakoś super tania, no ale będę próbowała i do tego użyję... Kupiłam taki dżem truskawkowy 100%. Szukałam taki dżem, żeby nie było, no wiecie, tak dużo tej chemii i tych zagęszczaczy. No i jajka, jedno jajko dokładnie. Także zaraz wszystko pomieszam je i pokażę Wam, jak wygląda już gotowa konsystencja. Dobra kochani, mam nadzieję, że cokolwiek widzicie, ale mam już tutaj przygotowaną miskę. Te narzędzia są trochę brudne, no bo już na próbę robiłam naleśniki, to pokażę Wam. Jak to wyszło, tak wstępnie, one się troszeczkę łamią, ale powiem Wam, że wychodzą tak samo jak te glutenowe, więc no zobaczymy, będziemy robić teraz na bieżąco. Tak wlewam sobie mleko, właśnie to z migdałów, no tak 3/4 miski, dosyć dużo, jeszcze mi zostało w tym kartonie, pewnie na jeszcze jeden raz będzie. Solę, trochę tak, żeby ta mąka nie była taka, wiecie, mdła, tylko żeby była bardziej taka doprawiona. Zresztą ja zawsze soliłam naleśniki. No i teraz tak, umyję jajko, ale zanim wbiję, to jeszcze patrzę, czy nie śmierdzi, ale jest świeże, bo my niedawno kupowaliśmy te jajka. Stwierdziłam, że na święta chyba poproszę Radka, żeby mi kupił jako prezent statyw, żeby mi się lepiej nagrywało takie przepisy kulinarne. W każdym razie tak, biorę trzepaczkę i mieszam to mleko z jajkiem, żeby się rozprowadziło w środku. Jeszcze spróbuję któregoś razu właśnie zrobić przepis bez jajka, ale póki co jest tak jak jest. Tam się ogień pali już na palniku, więc dodaję na oko. Ja zawsze robię naleśniki na oko, także wiecie, z tymi proporcjami, no to tak nie mogę Wam konkretnie powiedzieć, no ale tylko pokazuję po prostu ten przepis jako taką inspirację może dla tych, co nie mogą mieć pszenicy i tak dalej. Dobra, dużo więcej może tej mąki dodam. Bo początkowo mi się, jak robiłam tą pierwszą partię tych naleśników, będę tak do Was z dystansu mówić, to początkowo mi się wydawało, że ta mąka nie zagęszcza. Ale z czasem, jak dodałam troszeczkę więcej jej, no to już było troszeczkę lepiej, więc zobaczymy. No, trochę zachowuje się inaczej niż ta glutenowa, więc potrzeba mieć na to uwagę. Dobre mleko. Dobra kochani, patrzymy konsystencję. No jak dla mnie jest w porządku. Tak, daję odrobinkę, dosłownie odrobinkę oleju. Nie za dużo. No i rozpracowuję go na patelni. Stawiam na ogień, żeby się nagrzał. Czekajcie, wezmę ręcznik papierowy. No i zobaczymy, jak nam ta partia wyjdzie. Wcześniej właśnie te naleśniki, co Wam pokazywałam, wcześniej dla Radka użyłam takiego kremu kakaowego. Ja spróbowałam sobie wczoraj odrobinkę dosłownie go i jest taki masakrycznie słodki, nie przypomina w ogóle Nutelli.
No ale co, czekamy jeszcze chwilkę i będziemy smażyć, to Wam pokażę jak to wygląda. Ale ogólnie, no, wydaje mi się, że przepis jest całkiem udany. Jeśli nie zwracacie uwagi oczywiście na jajka, nie przeszkadzają Wam, w sensie, żeby je jeść. Dobra, już się mi nagrzało, widzę. No i biorę teraz, może tak zrobię, biorę teraz chochlę właśnie i będę nalegała jedną chochlę. Na razie wygląda, no tak się wydaje, że taki w sumie zwykły naleśnik, ale może dzięki temu będzie troszeczkę zdrowiej. Na razie to on, wiecie, się tak przysmaża. I za chwilkę Wam pokażę, jak go obrócę, jak on już się ten, bo teraz się pojawiają bąbelki powietrza i one będą cały czas, wiecie, trochę podnosiły tego naleśnika. Ale jak już na brzegach się zrobi lekko brązowe, to ja go będę obracała. Także za sekundę się z Wami łączę. Spróbuję to zrobić jedną ręką. Tak jak widzicie, troszeczkę tu mi się rozwalił, ale ta mąka ma to do siebie. No ale tak jak widzicie, może można to jakoś sobie z tym poradzić, no i dalej daję na ogień i też parę minut potrzymam. Ta mąka wymaga troszkę dłuższego traktowania, ale myślę, że przepis jest nie najgorszy, także zaraz będziemy zawijać. Także no tak jak widzicie, jest już placuszek i biorę dżem truskawkowy, nakładam, na środek rozsmarowuję. Póki jeszcze jest ciepły, bo wtedy łatwiej się rozsmarowuje krem, czy tam właśnie powidła, czy tam jak macie jakiś, nie wiem, krem, ten. Może być masło orzechowe jeszcze, to wtedy będzie więcej białka. I teraz ja postaram się tak, o, zwinąć. On się łamie oczywiście. O, i tak to wygląda. Oj, zjeżdża. Tak to wygląda. Tak. I tutaj są radka, no trochę już bardziej są, no ten taki trochę mi nie wyszedł, no ale to pierwsze próby dopiero moje. No i ten jest z kremem kakaowym właśnie dla radka. Tak wyglądają, te mi się wydaje, że lepiej mi, dłużej trzymałam po prostu na patelni i lepiej mi się trochę podsmażyły niż te tutaj, bo są bardziej takie gładkie, widzę. Także tak się prezentują moje naleśniczki. Dajcie znać po prostu, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że to jest całkiem fajny pomysł. A pracy się wkłada praktycznie tyle samo, co przy tradycyjnych. A teraz porozmawiamy sobie trochę o smaku. Jeśli chodzi o naleśniki na słodko, to chyba trzeba do... Znaczy, wydaje mi się, że lepiej będzie dodać cukru. Znaczy, szczypta soli, no bo to zawsze podkręca trochę te słodkie smaki. Ale na pewno cukier do samego ciasta na naleśniki, dlatego że sam smak tego naleśnika jest taki prażony, no czuć tą po prostu smak, jak lubicie kaszę gryczaną, to będziecie i znacie smak jej dobrze, zwłaszcza tą taką prażoną, paloną, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, że tak jakbyście na suchej patelni po prostu podprażyli kaszę gryczaną i jest taki właśnie palony posmak. I nie jestem pewna, czy do końca to pasuje do słodkiej rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że lepiej będzie dodać do samego ciasta cukier i wtedy to jakoś się ze sobą tak będzie współgrało, bo już samo ciasto będzie bardziej słodkie, a nie takie, wiecie, mączne, neutralne, trochę jak właśnie chleb. Taki... Bo to smakuje trochę tak jak taka gryczana pita. Taki po prostu, wiecie, taki placek. Taka bułeczka po prostu, gryczana. Czy jakaś razowa, o. No i to pomyślałam sobie, że można by ewentualnie cukru, ale to już musicie według uznania zrobić. A jeśli chodzi o wytrawne naleśniki, to wydaje mi się, że następnym razem do samego ciasta dodam więcej pieprzu czy czerwonej papryki, jakoś skonstruuję ten smak w inną stronę, bo chcę zrobić właśnie te naleśniki ze szpinakiem i na pewno do szpinaku czosnek, a do samego ciasta jakieś przyprawy, takie po prostu trochę zmieniające taki neutralny smak tego ciasta. Także taki dzisiejszy vlog, kochani, taki z gotowania. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam, tym osobom, które się borykają właśnie z nietolerancją pszenicy albo
chcą przechodzić powoli na weganizm, bo nie, niekoniecznie jajko musicie użyć, chociaż jajko ma taką właściwość, że to scala trochę to ciasto. Ale widziałam już przepisy na internecie, które nie miały tego właśnie jajka, więc myślę, że możecie próbować. Pamiętajcie, że w gotowaniu liczy się kreatywność i tylko od was zależy, co użyjecie i jak to wszystko zmodyfikujecie, żeby było jak najbardziej smaczne. No i co, kochani, ja będę kończyć. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, żebyśmy mogli sobie na 500 subskrypcji zrobić rozdanie. Napiszcie może w komentarzu, jakie lubicie dania, jaką lubicie, jaka jest wasza ulubiona kuchnia. Bardzo chętnie poczytam i może powiedzcie mi, co, jaki przepis chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, bo na pewno będzie gotowanie co jakiś czas, bo to sprawia mi przyjemność, jest to dla mnie frajda. Zapominam o wszystkim, czas mi nagle uleciał, po prostu 1,5 godziny mi poleciało, tak? Także cieszę się, bo naprawdę jest to moja pasja i mimo tego, że nie zawsze mi wszystko wychodzi, że czasem moje naleśniki są krzywe albo czasem zapomnę coś dosolić, to i tak bardzo mocno po prostu kocham to gotowanie i tak, kochani. No, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, buziaki, pa, pa.